Witam Państwa serdecznie i zapraszam na dzisiejsze informacje. Walka z pandemią koronawirusa wzbudza powszechne uznanie dla pracy i zaangażowania służb medycznych niemal na całym świecie. Nie inaczej jest w naszym regionie. Opolska Izba Gospodarcza tym razem swoją doroczną 17. Nagrodę Jakości przyznaje w sposób nietypowy. Najlepszy zespół medyczny, szpital, grupę ratowników, specjalnie powołany jury wyłoni w drodze konkursu. Stała się ona nietypową ze względu na koronawirusa, bo w pierwotnej wersji planowaliśmy to zrobić w maju i przygotowywaliśmy się do Opolskiej Nagrody Jakości tak jak to robiliśmy tradycyjnie przez 16 lat. W tym roku jednakowoż, że w maju nie mogliśmy tego zrobić, to postanowiliśmy tutaj w Izbie, żeby tą Opolską Nagrodę Jakości w innym wydaniu przeprowadzić, mianowicie podporządkowaliśmy tą Opolską Nagrodę Jakości pod służbę zdrowia. Uznaliśmy, że w tym roku w zarządzaniu systemu jakością największą zasługę w tym ma służba zdrowia i chcieliśmy tą służbę zdrowia pokazać, jak pracowali, jakie osiągnęli efekty, jaka jest jakość ich pracy, żeby to wszystko było podporządkowane pod ten system zarządzania jakością. Uroczysta gala ogłoszenia i wręczenia Opolskiej Nagrody Jakości odbędzie się 29 września w Opolu. W ubiegłym tygodniu w Nysie odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej. Młodzi muzycy podczas bogatych warsztatów i spotkań mogli doskonalić swoje umiejętności i szlifować talent pod okiem wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Ideą projektu poza warsztatami i koncertami jest umożliwienie młodym wiolonczelistom kontaktu z zagranicznymi profesorami i zespołem Polish Cello Quartet, który jest pomysłodawcą i organizatorem Akademii. W tym roku odbyła się 7. Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa. Mieliśmy niestety ze względu na pandemię ją troszeczkę w okrojonym czasie, bo tylko trwała w sumie z koncertami festiwalowymi trochę dłużej, ale samych wykładów mieliśmy 4 dni. I mieliśmy 20 uczestników z całej Polski. Czy mimo pandemii udało się zachować dotychczasowy międzynarodowy charakter warsztatów? Zachowaliśmy ten międzynarodowy charakter, ponieważ pedagodzy, którzy mieli też tu być osobiście, łączyli się z nami poprzez internet. Młodzi muzycy nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale także zbierają doświadczenia i zyskują inspirację do dalszego grania. Dla nas to jest jedyna forma teraz w czasie tej pandemii jakiegokolwiek występowania oraz grania z ludźmi, co w naszym zawodzie jest bardzo cenne moim zdaniem. I mi się wydaje, że uczestnictwo w takim kursie bardzo rozwija, mimo tego, że jest to tylko 3-dniowy kurs, bardzo skondensowany. Mieliśmy zajęcia z zespołów oraz zajęcia indywidualne z profesorami oraz organizowane zostały webinaria z profesorami z zagranicy, którzy niestety nie mogli do nas dotrzeć. Dlaczego Nysa? Czym zauroczyło miasto, że cyklicznie właśnie tutaj odbywa się Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa? Dlatego Nysa, ponieważ tutaj znaleźliśmy bardzo przyjaznych ludzi i przede wszystkim tutaj muszę powiedzieć o szkole muzycznej w Nysie, gdzie dyrekcja szkoły jest nam bardzo życzliwa i mamy możliwość właśnie korzystania z sal wykładowych szkoły. Jest tutaj również wiele pięknych miejsc, wiele miejsc, gdzie możemy grać koncerty, tak jak w tym roku koncert inauguracyjny w pięknym kościele w Niebożnięcia Maryi Panny, czy też graliśmy koncert w Muzeum Powiatowym i wielu innych miejscach. No i myślę, że tak już nam się spodobała tutaj ta atmosfera właśnie tego, myślę, że mogę powiedzieć, wyjątkowego miasta z wyjątkową historią i takimi miejscami bardzo ciekawymi, że bardzo nam odpowiada i sprawdza się przy tej formule warsztatów. Na zakończenie pobytu w Nysie zespół Polish Cello Quartet i wokalista Wojciech Myrczek zagrali na strojowy koncert w równie niezwykłej wieczornej scenerii dziedzińca dworu biskupiego. Rośliny i owoce uprawiane na południu Europy ze względu na ocieplenie klimatu coraz częściej można spotkać na naszej szerokości geograficznej. Tu, jak wiadomo, pogoda nie była łaskawa dla tego rodzaju upraw, ale dziś klimat się zmienił. 12 lat temu tytułem eksperymentu na paczkowskim zboczu pan Marcin Biernacki, przedsiębiorca z Warszawy, posadził na 5 hektarach gruntów 12 odmian winorośli. Krzewy sprowadzano z Alzacji, Burgundii i Luksemburga.
Jak zapowiadają się tegoroczne zbiory? Wiadomo, wszystko zależy od słońca. Deszczowo. Znaczy do tej pory jest deszczowy, ale chcielibyśmy, żeby teraz troszeczkę przyświeciło słoneczko, bo winnica wymaga słońca jednak. Zebrane owoce na miejscu przerabia się na wino. Z 20 tysięcy krzewów uzyskuje się 10 tysięcy litrów tego królewskiego trunku. Tak, jest miejsce przerobiona obora, która przed wojną była oborą. Przerobiliśmy przed II wojną światową była obora. Przerobiliśmy na wytwórnię win. No i teraz tam wytwarzamy wino. Takich plantacji w Polsce powstaje coraz więcej, ale zaplecze branży winiarskiej dopiero raczkuje. Dlatego butelki do paczkowa sprowadza się ze Szwajcarii, a korki z Portugalii. Pojawiają się najczęściej w okresie letnim. Są bardzo uciążliwe, a swoim natrętnym bzyczeniem i kąszeniem niejednego z nas potrafią wyprowadzić z równowagi. Mowa oczywiście o komarach. Sąsiada gryzą? No, czasem gryzą. Ale sąsiad, to skąd się tych komarów tyle nalęgło? Nie wiem. To pewno. Faktem jest, że w tym roku komarów jest dużo. Nie ekstremalnie dużo, jak nie było nigdy wcześniej. To jest jeden z tych po prostu mokrych lat, kiedy faktycznie rowy w lasach są pełne. Wysoki poziom wody, o dziwo wiosną mówiliśmy o suszy, natomiast później przyszły wysokie opady i faktycznie lasy są wilgotnione, łąki są wilgotnione, rowy są pełne wody, no i to oczywiście sprzyja rozwojowi komarów. Czy jest to sytuacja tak ekstremalna, żeby stosować odkomarzanie? My jako biolodzy oczywiście, że jesteśmy przeciwni, szczególnie odkomarzaniu w takich miejscach dzikich, gdzie mamy park Bolko, gdzie mamy naturalne cieki wodne, pełne biologicznego życia, bo pamiętajmy o tym, że środki na komary to nie są środki selektywne, które oddziałują tylko faktycznie na komary, tylko są to tak agresywne środki i tak agresywna chemia, która oddziałuje na wszystkie inne organizmy. Oprócz środków chemicznych w walce z komarami możemy liczyć na pomoc latających sprzymierzeńców, jak jeżyki, nietoperzy czy jaskółki, ale bzyczących natrętów można pozbyć się także domowymi sposobami. Możemy się zabezpieczać przed komarami przecież, wykorzystując rośliny, które rosną w naszym otoczeniu, jak mięta, jak chociażby kocimiętka, olejki różne, lawendowe, olejki waniliowe chociażby, jakieś olejki nagietkowe, wrotycz chociażby, czy pelargonia. To są też takie rośliny, które możemy gdzieś w doniczkach posadzić na oknach, na parapecie naszych okien. One też działają repelentnie na komary. To ją lecę po lawendę. Tak. Sąsiad po lawendę? To ja lecę po miętę. Gdy już odpowiednio zabezpieczymy się przed komarami i zaplanujemy wybrać się nad wodę, posłuchajmy jeszcze, co mówią o swojej pracy policjanci z ogniwa wodnego Policji w Turawie. Od tego, co robimy na wodzie, pracujemy też w całym tym obrębie gminy Turawa, więc to nie tylko praca związana stricte z pracą na wodzie i ratowaniem ludzi, ale też reagowanie na wszelkie wykroczenia. Oczywiście przestępstwa też, całe szczęście jest ich mało, ale wykroczenia związane z zakłócaniem spokoju, spoczynku, parkowanie. To jest nagminne, chcemy zwrócić na to szczególną uwagę, że ludzie mają do nas pretensje, że reagujemy na takie zdarzenie jak parkowanie, które wydaje się, że nie zagraża, ale to jest mylne, tak jak mówię, to jest bardzo mylne, gdyż jeśli parkujemy na drodze i utrudniamy przejazd, całe szczęście do tej pory, w sezonie przynajmniej, nie było potrzeba, żeby karetka przyjechała lub straż pożarna, ale gdy jest taka potrzeba, to sami widzimy jako kierowcy, że my mamy problem z przejazdem samochodów osobowych, a co dopiero, gdy przyjeżdża porządny sprzęt, żeby się dostać na plażę. Druga ważna rzecz, poruszanie się rowerami. Tak jak mieliśmy tutaj przed chwilą, pan przejeżdżał za nami, to jest deptak. Mamy znaki drogowe, jeśli nie ma ludzi, nie reagujemy na to. Bo faktem rowerem szybciej się poruszamy, mamy tutaj fajny teren, żeby pojeździć tym rowerem, tylko że to nie jest ścieżka rowerowa, więc jeśli mamy rower i wjeżdżamy pod zakaz, gdzie nie ma, z wyjątkiem rowerów, też ten rower prowadźmy, ponieważ tu biegają dzieci i dzieci nie patrzą się, jak tutaj inni się poruszają.
człowiek chce, nie wiem, wyszumieć się, może tak to powiedzieć, tak ogólnie, ale jeśli zwrócimy uwagę i osoba potrafi się zastosować, po prostu ściszy głos i będzie można dalej kontynuować swoją zabawę, ale już troszeczkę w ciszy sposób, to jak najbardziej odstępujemy. No, jeśli są osoby, które mają pod wpływem alkoholu, nie potrafią się zachować i tak dalej, no to restrykcje są troszeczkę bardziej surowe, łącznie z przewiezieniem osoby, jeśli nie ma się kto nią zaopiekować, na izbę wytrzeźwień. W marcu tego roku państwu Stępień z Opola spalił się dom. Zostali bez dachu nad głową. Dzięki sąsiedzkiej pomocy mogli zamieszkać w przyczepie kempingowej. Od razu ruszyła zbiórka na holenderski domek. Przy ogromnej hojności ludzi dobrego serca, wczoraj, po 4 miesiącach zbiórki, na ich posesji został postawiony upragniony domek. Cieszy to, że są jeszcze ludzie, którzy nieobojętnie przechodzą obok ludzkiego cierpienia. Domek na kołach, ale własny. Państwo Stępień rozpoczynają nowe życie. Zamieszkali w Belwederze. Teraz nie tylko Warszawa ma swój Belweder. Jest już w Kolonii Gosławickiej w Opolu. I tą dobrą wiadomością kończymy dzisiejsze informacje. Więcej dobrych informacji na naszej stronie ecovision.tv. Ja już się żegnam i zapraszam na rozmowę przy oknie, którą poprowadzi Janusz Maćkowiak. Miłego wieczoru. Witam Państwa. Kolejny gość rozmowy przy oknie, gość z daleka, konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowski. Witam Pana konsula. Dzień dobry. I zapytam wprost, cóż Pana sprowadza w nasze gościnne opolskie progi? Wielce szanowny Panie redaktorze, szanowni Państwo, dla mnie to zaszczyt dzisiaj właśnie przyjechać na Opolszczyznę. To jest pierwsza wizyta właśnie jako konsula generalnego, chociaż wcześniej ja miałem już okazję pracować w Polsce w poprzednie lata w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Dla mnie to jest bardzo ważna wizyta, ponieważ ona daje możliwości dla tego, żeby właśnie lepiej wykonywać swoje obowiązki, który właśnie jest kierowany w różne strony, czyli przede wszystkim to jest ochrona praw i interesów obywateli Ukrainy, a liczne grono Ukraińców teraz mieszka na terenie Polski i w tym na Opolszczyźnie. Oprócz tego właśnie bardzo ważnym dla mnie zadaniem jest rozwijanie stosunków polsko-ukraińskich w różnych dziedzinach. Chodzi i współpraca handlowo-gospodarcza, inwestycyjna, oprócz tego w dziedzinie edukacji i oświaty, wymian naukowych, badań naukowych, kulturowo-humanitarna, realizacja różnych projektów w dziedzinie sztuki. Te wszystkie kierunki jest bardzo ważne i właśnie dzisiaj u mnie była możliwość spotkać się z kierownictwem obwodu miasta Opole i porozmawiać. Czyli z władzami regionu i miasta Pan spotkał się, tak? Z marszałkiem, wojewodą, tak, prezydentem? Dzisiaj była okazja spotkać się z kierownictwem obwodu i miasta i muszę powiedzieć, że te rozmowy były bardzo owocne. A właśnie, to była taka rozmowa kurtuazyjna. Nazywam się tak i tak, jestem konsulem. Czy już przystąpiliście Państwo do pewnych rozwiązywania pewnych problemów, bo takie zapewne są? Panie redaktorze, to była dość konkretna rozmowa. Oczywiście jako pierwsza wizyta miała część kurtuazyjną, jednak omawialiśmy bardzo konkretne sprawy. Opolszczyzna i Opole jako miasto mają podpisane umowy z naszą oblastią, czyli obwodem Iwano-Frankiwskim. Mhm. I właśnie już w tym kierunku obu regiony partnery dużo zrobiły dobrych rzeczy, dobrych projektów. I z tego powodu to był jeden z tematów. Oczywiście rozmawialiśmy w sprawach naszych obywateli i tych problemów, które ważne dla nich, związane z otrzymaniem zezwoleń na pobyt. Oprócz tego jakby odrębną temą była sytuacja dotycząca naszych studentów, a w uczelniach w Opolu też studiuje dużo obywateli Ukrainy. Rozmawialiśmy właśnie o tych sprawach, jak kontynuować współpracę w warunkach pandemii, dlatego że wielu dobrych projektów i spraw zaplanowanych wcześniej
Zostały zamrożone. Zamrożone, niestety, ale mam nadzieję, że po zniesieniu wszystkich tych ograniczeń zmożemy wrócić do tych tematów. A po raz pierwszy jest pan w Opolu, na Opolszczyźnie? Tak. Zwiedził pan coś, oglądał pan miasto? Tak, udało się troszeczkę zobaczyć centrum miasta. Pamiętam z poprzednich lat. Było to troszeczkę dawniej, miasto się zmieniło, zmieniło w lepszą stronę. Bardzo tak, mi się podoba. Na korzyść. Może my tego nie dostrzegamy. Na pewno tak, dlatego że kiedy przyjeżdża człowiek i świeżym okiem popatrzy na to wszystko, to oczywiście wygląda świetnie, bardzo mi się podoba i jestem zauroczony tym miastem. Wspomniał pan o rozwiązywaniu pewnych problemów. My za chwilę jeszcze rozwiniemy ten temat. Chciałem tylko poprosić pana o takie najważniejsze problemy pańskich rodaków, którzy są tutaj u nas, którzy podejmują pracę, bo nie ukrywajmy, że obywatele Ukrainy stanowią znaczącą część na opolskim i polskim chyba rynku pracy. Tak, oczywiście. Wielu naszych obywateli z różnych powodów wyjeżdżali z kraju, dlatego żeby właśnie pracować za granicą, w tym na terenie Polski. Kierunki i dziedziny, w których pracują, są bardzo różne. Mówimy i o IT, mówimy o sektorze, o informatykach, tak? Tak, o informatykach. Mówimy również o strefie obsługi. Ja wiem, że wielu naszych przedsiębiorców zakładają właśnie swoje firmy na terenie Polski, w tym na Opolszczyźnie. Ja wiem, że wielu naszych studentów też, czy nawet po zakończeniu uczelni, czy nawet w trakcie już zabierają się do pracy tutaj. I tu możemy mówić absolutnie prawie o wszystkich sferach działalności i gospodarczej. I A więc nie są to czasy, kiedy przyjeżdżali głównie do prac prostych, fizycznych. Coraz częściej dziś spotkać można inżyniera, jak pan wspomniał, informatyka, a także lekarza czy wysoko kwalifikowaną pielęgniarkę. Tak, absolutnie teraz nie można patrzeć na to, że to jest ludzie, którzy przyjechali do ciężkiej pracy. W różnych strefach to jest bardzo wykształceni i właśnie pracowniki, fachowcy z wysokim poziomem. Na pewno troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o lekarzy, dlatego że jest dość skomplikowana procedura nostryfikacji i właśnie otrzymania zezwoleń na pracę z pacjentem. Natomiast te dziedziny, gdzie niewymagane, taki bardzo, bardzo precyzyjne i skomplikowane procedury, to właśnie oni dość często nadają możliwość dla pracy naszych obywateli. Do rozmowy na temat właśnie zatrudniania, pracy, uzyskiwania pozwoleń na pracę obywateli Ukrainy powrócimy jutro. Natomiast dziś chciałem panu podziękować bardzo. Przypomnę, że konsul generalny Ukrainy w Krakowie, Wiaczesław Wojnarowski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A za tydzień, proszę państwa, 3 sierpnia, porozmawiamy o sytuacji demograficznej w 2019 roku, oczywiście w regionie opolskim. Znamy już raport Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na ten temat. No i niestety nie jest to raport budujący, ale więcej szczegółów w poniedziałek, 3 sierpnia, w rozmowie przy oknie po godzinie 20. Polecam i zapraszam. Jestem król gitary i czekam na dary. Śpiewam to, co lubię i tak sobie dłubię. A sąsiad dawno już tak sobie dłubie, to znaczy śpiewa? A nie, nie, ja dopiero zaczynam. A co sąsiada do tego popchło? A to widziałam w telewizji. Każe, że próbują. To jedne na ulicy, inne na plaży. Ajajajajaja, mewy tu pod nóg. Ale sąsiad, to trzeba iść z duchem muzyki. To znaczy jakiej? A to sąsiad nie wie? No nie. No jak to? Sąsiad, teraz muzyka została posortowana. Na te w tej telewizji i na te w tamtej telewizji. No a sąsiad to z którego sortu muzyka uprawia? Jak to z którego? Z dobrego. No to znaczy jako muzyka. Jak to jako?
gram disco. Zbieram na polo. Nawet pseudonim artystyczny mam. Ja? A jaki? Zenobiusz. No, no, ciekawy, ciekawy. I taki na czasie. A innej muzyki to sąsiad Negro? A nie, jak to? A po co? No, ale jest jeszcze pora innych. No, jazz, blues, pop. A, pop to w cerkwi siedzi. To ja widzę, że sąsiad lubi muzykę z drugiego sortu. Ja... Niech sąsiad nie zagaduje. Klient idzie. Jak piosenkę tu zaśpiewam, to piosenkę zaraz miewam. Pewnie się ze coś wydarzy, jestem królem wyprzedaży. Jak piosenkę tu zaśpiewam. I widzi sąsiad? To działa. Ale co? Sortowanie. Ta wrzucił, bo bał się nie wrzucić. Pokazałby, że należy do tego drugiego sortu. Ale jo... Niech sąsiad nic nie mówi. Niech sąsiad teraz tańczy, jak grają. Ale jo... Sąsiad! Klient idzie. Ja piosenkę tutaj śpiewam i pieniążki zaraz miewam. Jestem królem gospodarzy. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Dziś wrócimy do wydarzeń z roku 1971. Oto uroczyste spotkanie medalistów drugiej Spartakiady Młodzieży z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Partii w Opolu Józefem Kardysiem. Jest wrześniowe przedpołudnie. Gmach Komitetu Wojewódzkiego Partii w Opolu podniosła atmosfera, oklaski, fanfary i głos prowadzącego spotkanie. Witamy medalistów Klubu Sportowej Młodzieży. Młodzież wpatrzona w sekretarza. On z poważną miną dziękuje za medale, za chwilę radości, jakiej doznał lud pracującej Opolszczyzny za sprawą naszych piłkarek. A kogóż to widzimy na tej fotografii? To sam Jurek Szczakiel, nie na motocyklu, ale w odświętnym sweterku i z bardzo poważną miną. A tu z kolei, w pobliżu sekretarza, trener Staszka Szozdy, Franciszek Surmiński. Poznają Państwo Edwarda Barcika? Oczywiście sekretarz hojną ręką rozdawał medale, na który wygrawerowano hasło Młodzież z partią, partia z młodzieżą. A ten przystojniak to specjalista od sztangi, Tadeusz Rutkowski. Jego wzrok wpatrzony w rozwiane włosy koleżanki chyba mu się spodobała. Moment wręczenia odznaki, miłe słowa. Niby taka drobna rzecz, a jednak zazdrośników nie brakowało. Każdy by chciał usłyszeć od samego pierwszego sekretarza: jesteśmy z was dumni. Na kolejnej pożółkłej fotografii piękny puchar i oni. Jego zdobywcy Tadzio Rutkowski i jego trener Ryszard Szewczyk. Ciekawe, o czym wtedy myślał trener Szewczyk. Na takim ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć dziennikarzy. Oto redaktor Mariusz Gongola i radiowy żurnalista Wincenty Soppa. Taka krótka pogawędka w dziennikarskim klimacie. Nasz reporter Jurek Stemplewski chwyta moment, w którym do rozmowy włącza się żużlowiec Jurek Szczakiel. Nad czym tak rozprawiacie, koledzy? Chyba mnie nie obgadujecie? Z uśmiechem dodaje. Jak każe tradycja, spotkanie z władzami partyjnymi zakończyło się ucztą. Bankiecik raczej skromny, na stojąco. I jak widać, tylko herbatka. Przy okazji załatwiano interesy. Przepraszam, towarzyszu sekretarzu, naszemu zawodnikowi przydałby się talon na nowy samochód. Może być maluch. Jurek, a tobie co trzeba? Nic? No nie do wiary, zaśmiał się sekretarz Kardyś. I tak to w miłej atmosferze władze partyjne regionu podziękowały sportowej młodzieży za ich trud i ciężką pracę dla dobra socjalistycznej ojczyzny. To było 17 września 1971 roku. Czy dziś w tych obrzędach coś się zmieniło? Tak, inna partia, inni zawodnicy, ale rytuał ten sam. Tylko talonów na samochód już nie rozdają.
Szachy to mądra gra. Dzięki niej dowiedziałem się, że pionek i król z jednego są drewna.